Hej, hej, z tej strony Seto i witam was na kanale GameToon. W poprzednim odcinku Starfield, korzystając z klucza do bazy na Księżycu, wysłuchaliśmy paru nagrań, które wskazały nam, że odpowiedzi musimy szukać w placówce NASA na Ziemi. Tam znaleźliśmy z kolei dziennik dr Judith, która opowiadała o badaniach metalurgicznych pewnego obiektu z Marsa. Można podejrzewać, że chodziło o znane nam artefakty. Co z nimi robili? Zapraszam na kolejny odcinek. Czym ten naukowiec był tak naprawdę zaskoczony, zdziwiony? No, w tej placówce NASA mam nadzieję, że się tego dowiemy. Czy być może chodziło o te właśnie artefakty? Może znaleźli pierwszy artefakt, nie? W tych pierwszych swoich podbojach NASA. History of Space Flight. Historia lotów kosmicznych, nie? Zobaczcie. Początki NASA. I takie zabytki wręcz tutaj w porównaniu, znaczy w odniesieniu do tego, który jest w grze rok, nie? 2330. A tutaj co mamy? Osobiste nagranie Judith. Czyli nie taki oficjalny dziennik zapisany, tylko osobiste nagranie. Zobaczymy. I think it's quite straightforward. That's not what I'm asking. We've had no success extracting even a sample of material from the object. No explanation for the gravitational effects, no motion graph to explain its harmonic frequencies. I can't even establish a melting point. Judith. But you've had me building these prototype colliders for months. And now you want me to pump helium-3 into it based on this equation you've written on a goddamn napkin? I just need you to trust me. I have been trusting you. We keep slamming our heads against a brick wall, getting nothing. And you keep coming up with something new to try. Like, you know what's going to happen. Where are you getting your information, Victor? I'm sorry, Judith. I... Look, not here, okay? Somewhere off base. I'll tell you everything. But I'm not lying, okay? Then Victor... You're going to discover something important Liza. Here. Albo przewiduje przyszłość, albo ma jakieś inside info. 2137. Zdobądź informację o prototypie napędu grawitonowego. Czyżby napęd grawitonowy był techniką właśnie tych może Astran? Tak to wygląda, jakby on posiadał tą wiedzę. No nie ze względu na swoje obliczenia i pracę naukową, tylko jakby po prostu skądś właśnie wyciągnął równanie, zapisał je na serwetce. I tyle. No tędy nie przejdziemy. Górą też nie przejdziemy. Tutaj raczej też nie za bardzo. Tu jest jakaś opcja. Specjalnie zostawiony dla nas kamień, po którym możemy wejść. Później będzie straszna lipa. O! Wymagane zasilanie. Niedobrze. Przełącznik zasilania aktywujmy. Czy to załatwiło sprawę? Tak. Nice. Myślałem, że będę musiał dylać z powrotem po ten drugi element do zasilania. Tam były dwa, pamiętacie? Jeden zużyłem, a drugi zostawiłem. Kurde, robi się tutaj całkiem zagadkowo i mrocznie. A otwórzmy sobie przy okazji wytrychem, cyfrychem w zasadzie. Zamek. Może ten? Nie. To. Okej. Albo to. Dobra, czyli będzie tak, to i to. Tu z kolei będzie w ten sposób. Nie, najpierw ustawmy to.
Tak. O kurde, to nie będzie pasować. A nie, będzie pasować, dobra. Nice. Włókno razy 3, to nam nie jest potrzebne. Chłodziwo izotopowe, włókno, akumulator, to nie bardzo. Skrzynka magazynowa, kurde, nic to nie było takiego ciekawego. Dobra, którędy teraz? Tutaj też zasilanie? No oczywiście, że tak. Ha! Ale potrzebujemy ogniwa zasilającego. Pytanie, skąd je wziąć? Trzeba się porozglądać. Tu nie. Zazwyczaj jest tak gdzieś rzucone, kurde, pod nogi, nie? Tu nie bardzo. Ona jest dosyć duża, więc raczej powinniśmy je dostrzec. A! Jest! Proszę bardzo. Zasilanie. Otwórz. Aha! Strasznie skomplikowana sieć tych tuneli. Tutaj się zrobiła. Jak oni się w tym NASA, kurde, odnajdowali? Jak ktoś przyszedł tutaj do roboty, to chyba nigdy stąd już nie wychodzi przez cały tydzień, nie? Bo stwierdził, nie będę tyle łaził, żeby do wyjścia dotrzeć. Oś. O kurde, dawno się nie strzelaliśmy. O kurde, ty. Niedobrze, robot. O kurde, ty. Niedobrze, trzeba chyba walnąć coś mocniejszego. 57. 127. Pytanie, czy mamy jeszcze tam jakąś amunicję do tego. Okej, to bolało. Sara? O, ładuj. Dobra, mamy to. Kurczę. No, powiem szczerze, że mogliśmy się skradać bardziej. Nabój. To mamy problem, bo kurde, to... Wow, 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 co to za promieniowanie? Ty weź, Sara, teraz nie speak to you, tylko weź, choć robimy akcję. Bo stety, niestety, ale musimy coś tutaj, kurde, podziałać. 57-27. Miejski orzeł, to może raczej nie. Ale może tym coś podziałamy. Ojej. Ty no, kicaj, 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 kicaj. Ua, ua. Całkiem niezła brońka do tego. Odsuń się. Dobra, mamy to. Fajna broń, taka energetyczna chyba, nie? Całkiem nieźle, dobra. Co my tutaj możemy zgarnąć? Bo musimy coś zgarnąć. Trochę straciliśmy amunicji na walce. No oczywiście, że tutaj nie ma żadnej amunicji, kurde. Może w tych wieżyczkach coś będzie. Chociaż, kurde, one zniknęły po prostu. Dobra, a tutaj? Wymagane zasilanie. A to zasilanie idzie gdzie?
po kablu, po kablu, po kablu, po kablu. Żółty i pomarańczowy kabel. No tutaj. Fajnie, że tu idzie, czyli w takim razie chyba gdzieś wewnątrz, co? Zaawansowany zamek. No to kurde, muszę się tutaj skupić teraz. Może być tak. Jak coś, to to może być tak. I brakowałoby nam trzech. Nie. To nie będzie do tego, bo nie podświetla się na niebiesko. To może być do tego. Tak nie. Tak ewentualnie. Z czterema. O, 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 o. To i to, świetnie. Teraz tak, to powinno tutaj gdzieś podziałać. I to. Świetnie! Nice. 16 poziom. A, czy tutaj można włączyć gdzieś zasilanie? Tak. Aktywuj. Super. Z tej strony wyjdziemy, czy nie? A, można z tej strony wyjść, dobra. Kurde, coraz głębiej. Będzie się robić prawdopodobnie coraz bardziej niebezpiecznie. Jeśli tam zostawili jakieś roboty na straży, obawiam się, że będzie jeszcze jakiś większy. O, winda! Ty weź, nie gadaj mi tutaj, że musimy pogadać, tylko wiesz, skup się na misji. Okej. Co to jest? Komputer nadawczy NASA. Użyj. Procedury bezpieczeństwa. Sprawdzać przed wyruszeniem wszystkie przepustki, tak nawet generalskie. Nie obchodzi mnie, jak bardzo będą się złościć. To bezpośrednie polecenie od sekretarza. Absolutnie żadnych telefonów ani urządzeń rejestrujących. Wszelkie zapiski, arkusze, notatki mają zostać sprawdzone przed opuszczeniem laboratorium. Konfiskować wszystko, co zawiera poufne informacje. Błąd, uszkodzone archiwum. Zobaczmy. Dr. Victor Issa. We turned on the prototype today. The gravitational field around it began to fold as we long suspected. Complete reversal of gravitational pull was observed on dozens of loose objects around the lab. I'm setting up a meeting with the directors to propose a larger test. The prototype proves we don't need the original anymore. But further work is going to have to take place in space. Somewhere with abundant helium-3 and with a civilian partner. Someone with access to large-scale manufacturing resources and computational equipment. Engineering gravitational folds pulling the far side of the solar system closer to us? It's all going to be possible. Nie chciałbym przyciągać. Project Log, Dr. Judith Tetzien. I watched the gravjet test from the moon today. It was the first time we were able to talk to the team at Nova Galactic directly. So many things were under wraps before, but now everyone wants all the publicity they can get. I'm already seeing proposals for manufacturing androids of drives. Expeditions to Alpha Centauri and beyond. It's also overwhelming. And worrying. It could take years. Decades before we know what all these side effects of operating a grav drive can be. But no one wants to hear that right now. Like a bunch of pioneers racing towards the edges of the frontier without knowing about the grizzly bears in the mountains. Czyli a propos tego napędu grawitonowego. Dobra, coś jeszcze możemy odkryć w tej kwestii? No bo ogólnie napęd grawitonowy jest, nie? Więc po co mielibyśmy się jakby rozwo... Wow!
Wow. Co jest tutaj z grawitacją? Olala. No i wszystko się unosi, tak jak mówiła. A, kolejny komputer. Tylko jak my mamy tam dotrzeć? Ej, skąd ty tam się wzięłaś? Teraz, a tutaj nie ma czasem śluzy? Nie, to jest okno. Dobra, to inaczej. Wróćmy tutaj. I zejdźmy na niższy poziom. Czyli tu. Ej. Na dół. Uda się to otworzyć? Ojej, zaawansowany. Okej, dobra. Sprawdźmy to. Tak, nie. Tak może być. I tak chyba będzie. Okej. Teraz musimy jakieś dwa bliskie połączyć. Świetnie. I tu już jesteśmy chyba na dobrej drodze, na dobrym poziomie. Tak! O-o! Dobra, biorę apteczkę. Klucz nowatorski NASA. Biorę, bo nie wiem do czego to... Uwolni artefakt. Czyli... O kurde, czyli artefakt był podwaliną do tego, żeby wymyślić... O, napęd grawitonowy? Proszę ostrożność podczas zasilania prototypu. Należy zabezpieczyć wszystkie nieprzymocowane do podłoża przedmioty i nakazać naukowcom opróżnienie kieszeni oraz zdjęcie biżuterii, zegarków i tak dalej. Przypominam, że rdzeń napędu zawiera okaz... Nie do zastąpienia, a wszystkie dane obejmuje najwyższej klasy tajność. Zachowajcie najdalej posuniętą ostrożność przy pracy z materiałami badawczymi. Wyniki badań nie mogą opuścić tego laboratorium. I never actually got to visit your labs back when we were working on the grav drive projects. Seems like ancient history now. Only thing we're doing these days is launching weather satellites. Guess this is as good a retirement as any. Now Project Demeter. You want our help manufacturing scanners to better track these new meteorological patterns we're seeing. Our guess is that the poles might be naturally shifting, causing some gravitational fluctuations that are throwing off our old models. Why do you need the scanning tolerances to be so small? What are you trying to find? I just want to be sure. It's not like we're doing much these days anyway. Dobra, a 21? O kurde. Zespół badań astrofizycznych przeprowadził pełną analizę dostarczonych nam danych. Pomiary ziemskiej magnetosfery wykazują wyraźne oznaki fluktuacji, często w korelacji z okresami częstych i dużych skoków fal grawitacyjnych pochodzących z Księżyca. Obawiamy się, że przyszłość może nastąpić szybciej niż nam się wydawało. A propos Ziemi. You lied to me. I
Czyli ta cała... My name is Dr. Victor Issa. Praca nad grawitonowym zniszczyła Ziemię. Czyli long story short. Praca nad napędem grawitonowym przy wykorzystaniu artefaktu zniszczyła atmosferę Ziemi. Zniszczyła Ziemię. Też mamy taką nadzieję. No dobra. Odzyskajmy ten artefakt, kolejny artefakt, ale już to już następnym razem. Baza NASA jest niesamowicie obszerna i skomplikowana. Schodziliśmy coraz głębiej, nawet ostały się roboty i wieżyczki sprzed około 200 lat. No i dowiedzieliśmy się bardzo ważnej rzeczy. Prace związane z napędem grawitonowym na bazie artefaktu doprowadziły do destabilizacji ziemskiej atmosfery, a co za tym idzie, do jej zniszczenia. Chcąc przemierzać kosmos, zniszczyli Ziemię. Dzięki za Wasz czas. Do zobaczenia w kolejnym odcinku na kanale GameToon.